wybuchła wojna. Ojciec Polski traci wszystko. Za komuny zdobywa talon na malucha, a po 89 odnajduje się na tajnej liście agentów. A dziś mamy rok 2019. Tak, jesteśmy w Ostrołęce, centrum wszechświata. Ojciec Polski siedzi, o, w drugim rzędzie, zadowolony, szczęśliwy. Ma mieszkanie na kredyt, samochód w leasing, wysłał dzieci na studia, pojechał na wczasy do Egiptu. Może koszulę po niej wyprasować, ale generalnie wszystko wygląda na to, że jest okej. Tylko, jeżeli wszystko jest okej, to ja się pytam, dlaczego Pan budzi się rano z prawą ręką zdrętwiałą? Dlaczego Pan jeździ w rolkach na pelerynie, się pytam? Dlaczego Pan oszukuje swoją żonę i zamiast do pracy idzie do piwnicy i tam siedzi w ciemnościach? Ojcowie polscy, ja wiem, że tu dziś siedzi kilku ojców na widowni z bardzo poważnymi psychicznymi problemami. Nie mówię tego dlatego, że...